Siemanemaneczko kochani, ja jestem Gabi i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj moi drodzy przygotowałam dla was mały opening, w sumie nie taki mały, bo tych skrzynek mamy ponad 125 i dodatkowo otworzymy sobie mega boxa za wbicie 12 tysięcy pucharków. Tak, bo właśnie dzisiaj wspólnie wbijemy sobie aż taką dużą liczbę pucharków. Ja mam nadzieję, że podczas tego całego openingu wypadnie mi chociaż jeden star power. No i oczywiście mam nadzieję, że w końcu uda mi się zdobyć San Diego. Zobaczymy jak będzie. Moi drodzy, a wy już teraz zostawiacie łapeczkę w górę pod tym filmem, jeżeli jesteście ze mnie dumni, że udało mi się wbić już 12 tysięcy pucharków. A jak nie jesteście dumni, bo macie na przykład więcej, to też zostawcie łapeczkę w górę, please. A w komentarzu dajcie mi znać, ile udało wam się zgromadzić na waszym koncie skrzyneczek. Ja ich mam 126 i za chwilę będę miała jeszcze mega boxa, a wy dajcie znać, ile wy macie. Na początek, moi drodzy, zaczniemy sobie od walki z robotami. Mam 20 tiketów, bo jak wiecie, ja często korzystam z tych tiketów. Lubię sobie grać w te wydarzenia tiketowe. Zagramy sobie może z jakimiś osobami z klanu i zdobędziemy jeszcze troszkę punkcików, żeby może otworzyć jeszcze jedną dodatkową skrzyneczkę. Jesteśmy, moi drodzy, w gierce i dzisiaj jest ze mną Dawidek z mojego klanu oraz Amcia. Amcia to jest zwyciężczyni mega boxa, z tego co pamiętam, więc mega, mega spoko. Ja wzięłam sobie Shelly, moi drodzy, więc myślę, że Shelly tutaj fajnie sobie pogramy. A Dawid chciałby pozdrowić klasę 5 C z Bełchatowa, więc pozdrawiamy. I jeszcze Bartka również pozdrawiamy. No i moi drodzy, walczymy sobie z robotami, bo zdobędziemy sobie troszkę pucików, jakieś skrzyneczki nam wlecą nowe i będziemy więcej mogli otworzyć. Okej, idą tutaj z jednej i z drugiej strony. Ja Shelly. Shelly nie wiem, czy to jest dobra postać na roboty. Ogólnie na roboty mi się gra super leczącymi postaciami, jakąś Pam. 8-bitem też mega lubię grać, ale pomyślałam, że jak zagram Shelly, to będę tutaj mega agresywna, więc będzie to raczej fajne wobec moich widzów, którzy ze mną tutaj grają. Przejmę inicjatywę, więc powinno być spoko. Ogólnie w walce z robotami, jak dobrze wiecie, na samym początku jest mega, mega easy, ale przychodzi taki moment, zazwyczaj koło 5 minuty, gdzie zaczyna się robić wesoło, moi drodzy. Wesoło i dość tak agresywnie. Już mamy pierwszego wielkiego robota, który zaraz się... O, już jest tutaj, z lewej strony góry. Idziemy tam teraz. Myślę, że fajnie jakby wszyscy jakbyśmy poszli na sam początek po tego robota. Troszkę go tu stunowałam, bo użyłam ulta. I bardzo szybko go niszczymy, moi drodzy, dlatego fajnie się gra w takie walki z robotami, ze znajomymi, ponieważ możecie tutaj fajnie sobie razem radzić. I super, zniszczyliśmy robota jeszcze zanim przyszła kolejna fala, więc teraz będzie już luzik. Ej, nienawidzę tych kuleczek, kulki są najgorsze. Nie wiem, jak one się nawet nazywają, ale dla mnie to są kulki po prostu. Już, moi drodzy, mamy 2,5 minuty. Tutaj już troszkę robią się trudniejsze te roboty, ale to pewnie dobrze wiecie, bo mam nadzieję, że gracie w takie wydarzenia, które są tymczasowe z robotami, bo to jest mega spoko. Możecie zdobyć dużo... Możecie zdobyć dużo puncików na skrzyneczki. Nie pamiętam, ja wzięłam sobie teraz 20 tiketów i wydaje mi się, że za dobry czas możemy zdobyć nawet 4 albo 5 skrzyneczek z tego, co mi się kojarzy. Za chwilę zobaczymy w sumie. I nadchodzi, moi drodzy, duży robot, więc będzie ciekawie. Moi drodzy, czy moi wszyscy teammatesi tu zginęli? Ja muszę uważać tu bezpiecznie, bo nie chcę, żeby robot szedł w stronę naszej bazy. Dobra, już mamy koleżków, fajnie. Stunujemy sobie teraz robota, kiedy on będzie chciał rakiety wypuścić. I Shelly jest do tego mega, mega dobra. Idą już roboty z kolejnej fali, a my tego właśnie niszczymy, więc jest spoko. Idzie Coulson. Haha, masz kuleczko. Idą, moi drodzy, ostatnie roboty z 20 fali i nadchodzi duży robot, więc będzie mega, mega ciekawie. My jesteśmy na razie same z Amcią, lecimy tutaj w stronę robota, przynajmniej ja. On za chwilę będzie chciał właśnie, na razie niech sobie wypuści rakiety. Nie są one w stronę naszej tutaj, naszego domku, naszego sejfu, więc jest spoko. Wow, ale zostałam mocno obita i niestety zbliżyliśmy się w stronę sejfu, co nie jest dobre. Za chwilę będą inne roboty, oddalimy sobie troszkę tego naszego robota dużego. Dobra, już go mamy, fantastiko, moi drodzy. I wybiła właśnie, za chwilę wybije, 5 minuta, więc teraz zacznie się, moi drodzy, hardcore. Są już złote roboty, więc one są już mega silne. Kulka ma 10 tysięcy i te duże mają jeszcze więcej, mają 16 około chyba, więc to już jest hardcore, moi drodzy. Ej, chciałabym ulta, już teraz potrzebuję, dobra, uratowaliśmy się. Ej, zostałam sama i jest tych robotów bardzo dużo. Fajnie jakby moi tutaj teammatesi się odrodzili teraz. Ja niestety... No niestety nie udało się, ale moi drodzy, mamy 5 minut 50 sekund dokładnie. I ile za to dostaniemy? 600.
Kozak, dzięki Amcia i Dawid. Jak widzicie, moi drodzy, mamy ponad 130 skrzynek, więc jest mega, mega spoko. Ja zacznę otwierać te zwykłe boksy i co 20 będę Wam pokazywać, co mi ciekawego w nich wypadło. Oczywiście jak coś szybciej wypadnie, to od razu zobaczycie. Trzymajcie kciuki za Star Powery i za San Diego, proszę. Mamy pierwszą skrzyneczkę, moi drodzy. Czy ona będzie szczęśliwa? Mamy monetki, punkty do EMS i punkty do 8-bitowca. Bileciki na wydarzenie. Lecimy dalej. Okej, moi drodzy, mamy kolejną 20 skrzynkę. Mamy w niej monetki, punkty mocy do Rosy i punkty do Jean. Lecimy dalej. A, jeszcze klejnoty. 5 klejnotów. Nice. Przerwę na chwilkę, moi drodzy, opening, żeby Was zawiadomić o tym, że mam 5 postaci, które czekają na wbicie 9 mocy i będziemy mogli do nich polować na kolejnego Star Powera. I myślę teraz, kogo bym chciała. Jessie, Bo, 8-bitowca, Bibi czy Kruka. Kruka mam na 20 randze i 8-bitowca również, więc myślę, że sobie, chociaż ja lubię grać Mega Bo, więc na początku sobie weźmiemy Kruka, teraz go sobie wbijemy, mamy tutaj już dwa Star Powery, które możemy upolować, następnie weźmiemy sobie, jak troszkę pieniążków zdobędziemy, ulepszymy sobie Bo i 8-bitowca. O, moi drodzy, jest Star Power do Daryla! Nieprzerwane przeładowywanie. Aha, czyli jeżeli Daryl używa super ataku, jego prędkość przeładowywania zostaje podwojona przez 5 sekund. Uwielbiam grać Darylem, więc cieszę się mega, że mam nowy Star Power. W sumie to z każdego nowego Star Powera się mega cieszę. Myślę, moi drodzy, że na chwilę przerwiemy sobie ten opening i przetestujemy sobie nowy Star Power do Daryla. I jak widzicie, moi drodzy, mamy tutaj Daryla, którym już dawno nie grałam, bo ostatnio wbijam postacie na 20 rangę, a Daryla już dawno mam na 20 randze. I tutaj mamy już Daryla, który jest na dole. Jest bardzo podobnie, my mamy więcej od niego życia, mamy większą moc. O, ale tu jest, zobaczcie, ile jest Darylów na tej mapce, wow, mega dużo. Mamy już beczkę naładowaną i same Daryle na tej mapce. Ciekawie to wygląda. Jest El Primo. O, ma mało życia, fajnie by było złapać tego El Primo, ale widzę, że Nita też ma na niego chrapkę. Ale jak Nita tutaj by się z tym... Dobra, teraz sobie go zdobędziemy. Musimy go zdobyć, tak, dokładnie. Nita ma tu już niedźwiadka. A, widzieliście, jak działa właśnie nasz Star Power, czyli bardzo szybko się przeładowywała nam broń, podczas gdy użyliśmy naszego super ataku. I teraz by się przyda... Wow, ten niedźwiadek! O, nie, 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 nie. Dobra, lecę do tej Nity. To jest jedyne Nie za dobrze mi poszło, kochani. Daryl ze swoim nowym Star Powerem zasługuje na wygranko, więc ja się nie poddaję, moi drodzy, i tutaj działam ile wlezie. Niszczymy pierwsze skrzyneczki, zdobywamy pierwsze Power Cube'y i wygrywamy, moi drodzy. O, idzie koleżka Daryl, więc będzie mega ciekawie. Bratobójczy pojedynek Darylsonów. O, i tutaj jeszcze Penny go zaatakowała z drugiej strony, więc skrzyneczki chyba jednak powędrują do mnie, chcąc nie chcąc. Dobra, mamy naładowany super atak, więc będziemy teraz wjeżdżali. Jest Penny na bardzo małej ilości tutaj życia, trzeba mądrze w nią wjechać i idealnie, moi drodzy, to załatwiliśmy. Dobra, jest, udało się, troszkę to trwało. I widzieliście te takie czerwone znaczki dookoła Daryla i to, że on był cały czerwony, to jest właśnie nasz Star Power. Okej, moi drodzy, Leon tutaj idzie i jak widzicie, wszedł do strefy tylko po to, żeby nie zostać zniszczonym przez robota. Pipera nas tutaj mocno obija. Okej, nie jest tak najgorzej. Boję się, że ktoś może być w krzakach. Tam się bije ostro Bull z Piperką. Bulla sobie zniszczymy. Okej, i co teraz, i co teraz? Musiałabym tą Piperkę najpierw zniszczyć, tak, bo ona nam będzie przeszkadzać, będzie nas tu obijała. I moi drodzy, niszczymy sobie w tym momencie robota i mamy 14 Power Cube'ów. Czy wy w to uwierzycie, moi drodzy? O, tutaj jest spoko na bardzo niewielkiej ilości życia, ale Piperka nie wie, że my tutaj do niej się zbliżamy. Powinna teraz wyskoczyć, okej, pozwolimy jej na to i zginęła w strefie, moi drodzy. A my mamy zwycięstwo naszym Darylem, naszpikowanym tutaj Star Powerem. Sztos postać, sztos... Sztos postać, sztos power, sztos postać, sztos Star Power, za dużo tego sy. Idziemy, moi drodzy, otwierać kolejne skrzynki. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zejdźcie na dół, wciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj, a obok niego malutki dzwoneczek, a zawsze będziecie na bieżąco z moimi nowymi filmami. I lecimy, moi drodzy, po 100 tysięcy subskrypcji i przycisk od YouTube'a. Jeszcze troszkę, ale myślę, że z Waszą pomocą uda nam się to zdobyć. Ej, ja sobie tak gram, moi drodzy, na spokojnie, a jak widzicie, mamy 11 998 pucharków
lajków już na moim koncie, więc jesteśmy blisko bicia 12 tysięcy, co za chwilkę nastąpi. Na razie pootwieramy sobie skrzyneczki. I w kolejnej 20 skrzynce mamy, moi drodzy, monetki, bardzo mało tych monetek, punkty do Ems i punkty do Piper, dodatkowo bilecik na wydarzenie. Lecimy dalej, może jeszcze jakiś Star Power nam wydropi, może Sandy, zobaczymy. Ej, nie lubię, jak te skrzynki się tak zaczynają, bo wydaje mi się, że wtedy coś wypadnie. Tutaj mamy monetki, punkty do Piper i punkty do Ems, dodatkowo dwa bileciki na wydarzenie. Kolejna skrzynka, którą razem ze mną zobaczycie, mamy w niej monetki, punkty do Ems i punkty do Piper. Już chyba niewiele postaci u mnie ma za małą ilość punktów, taką wiecie, żeby już je wbić na maksymalną 9 moc, więc pomału zbliżamy się, moi drodzy, do wymaksowania konta. A w kolejnej o jest! Już wam miałam mówić, że mamy kolejną 20 skrzynkę, a tutaj mamy gwiezdną moc do El Primo. Fala meteorytów, moi drodzy. Czyli w momencie, gdy El Primo użyje swojego super ataku, to wtedy zostaje przyspieszony o 25% przez 4 sekundy. Ciekawie. Ja, moi drodzy, jeszcze wrzucę na 9 moc, bo... Jejku, jest mój super skin! Mamy bo teraz już na mocy maksymalnej i możemy do niego losować kolejne Star Powery, ale zanim zaczniemy losować kolejne skrzyneczki, przejdziemy sobie do El Primo i sprawdzimy jego nowy u mnie, Star Power. Mamy już El Primo i naszego Star Powera i, moi drodzy, brakuje mi tylko dwóch pucharków do wbicia 20 tysięcy, także chodźcie ze mną, oglądnijcie tą gierkę, mam nadzieję, że od razu się uda i od razu będziemy się cieszyć z tak okrągłej liczby pucharków. Mamy to, moi drodzy, gierka El Primo, zdobywamy sobie skrzyneczki na starcie i zobaczymy, czy uda nam się w pierwszej gierce. Potrzebujemy dwóch pucharków, czyli to w sumie, nie wiem, jest chyba czwarte miejsce, już mi się wydaje, za piąte jest chyba tylko jeden. No więc w sumie nie musimy wygrywać, ale jak wiecie, jestem ambitna i chciałabym tu wygrać. O, nawet nie wiedziałam, że mi się uda tutaj te dwie skrzynki rozwalać. Idzie do nas Mortis. O, idzie Mortis z robotem, czyli Mortis, który nie ma szans. Ale na Colta musimy uważać. Wow, nie chcę tutaj zostać rozbita. No i fajnie, zostawili mi robota. Ej, czy to będzie moje przegranko? Ja zazwyczaj na samym początku tej gry z robotem go nie rozwalam, ale na szczęście teraz El Primo zadaje bardzo dużo obrażeń, więc... Cuby idą tutaj do nas. Tutaj jest Spike z małą ilością. Wow, zobaczcie, jak korzystamy. Oni tutaj się rozwalili we dwójkę i ja wszystkie cuby zgarniam. Ja, patrzcie, byłam już tak blisko niego i niestety nie udało mi się go dosięgnąć. Tam siedziała chyba Shelly w krzakach. Mamy, moi drodzy, Mortisa. Kto siedzi tutaj w krzakach? Za chwilę się dowiemy. Jest i Shelly, której właśnie teraz zabieramy robota, moi drodzy, bo ona nie może dostać moich... Wow, chyba jakiś rekord, moi drodzy. Mamy 15 już cubów. Rosa tutaj sprytnie ucieka przed robotem, ale jak widzicie, już ją atakują z różnych... Dlaczego ja tak blisko podeszłam? Czy to było totalnie głupie, moi drodzy? Chyba tak się okaże właśnie. Myślę, żeby tutaj nie uciec w stronę Kruka, który... Wow, sprytnie tutaj Kruk, ale jak widzicie, robot się teraz nim zajmie, więc robot nam tutaj troszkę pomoże. O, Kruk też ucieka. Czy robot idzie do mnie, czy do Rosy? Ej, robocie, miałeś iść do Rosy. Nie. Nie mogę sobie zepsuć gry takim głupim tutaj zagraniem. Na szczęście ja mam bardzo dużo życia w porównaniu do reszty tutaj zawodników, więc chyba po prostu zaczniemy ich niszczyć. Moi drodzy, czy to jest właśnie to? Robot jeszcze został zniszczony, ponieważ tak sobie postanowiłam. I z Rosą pojedynek było bardzo blisko. Ale na szczęście udało nam się wygrać naszą gierkę El Primo. Tak, mamy 10 dodatkowych puszek. I patrzcie na to, co się będzie za chwilkę działo. Tak jest, moi drodzy, właśnie wbiło 12 tysięcy puszek na moim koncie. Wow, i jak wiecie dobrze, za 12 tysięcy mamy, moi drodzy, mega skrzynkę. Ale tą mega skrzynkę zostawimy sobie na następny odcinek, ponieważ w tym odcinku wydarzyło się coś ciekawego, co chciałabym wam pokazać, a niestety no za dużo emocji w jeden dzień, to wiecie, zwariujecie mi tutaj, więc czekajcie na nowy odcinek, który wpadnie już we wtorek o godzinie 17 i ja nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że wy również. W tym odcinku, moi drodzy, to już by było na tyle. Widzieliście dwa Star Power, które wyleciały mi ze skrzyneczek. Następnych skrzynek już nie otwieram, zostawiam je dla was na później. Myślę, że to już tak jest mega, mega dużo. Star Powery, które mi dzisiaj wypadły, to nieprzerwane przeładowywanie do Daryla oraz fala meteorytów dla El Primo i mega się cieszę, ponieważ uwielbiam grać postaciami ze Star Powerami. Jak wiecie, od jakiegoś czasu są igrzyska mocy w Brawl Stars, na których możecie grać z zadymiarzami, którzy posiadają Star Power. Ja tych zadymiarzy miałam kilku, ale dzisiaj wpadło mi dwóch dodatkowych, więc mega się cieszę, bo będę mogła sobie, wiecie, troszkę urozmaicać te gierki. Ja wam jeszcze przypomnę o tym, żebyście zostawiali łapeczkę w górę i wbijali na wtorkowy odcinek. Będzie przekozacki. Nie zapomnijcie
zasubskrybować tego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a na dole w opisie do filmu znajdziecie link do mojego Instagrama, na którego serdecznie Was zapraszam, bo często wrzucam fajne rzeczy, fajne zdjęcia, często Was pytam o różne rzeczy, wpadajcie. A na dzisiaj w tym odcinku to już by było tyle. Dzięki, że byliście ze mną, cieszę się mega z tego mojego szczęścia dzisiejszego w skrzynkach. Trzymajcie się, pa pa!